W środę odbył się przetarg związany z Nowym Centrum Tczewa, czyli terenem po dawnej jednostce wojskowej, z którym władze miasta wiążą ogromne nadzieje. Docelowo na tym obszarze mógłby pojawić się park technologiczny czy nowoczesne usługi, a także budynki mieszkalne. Właśnie z nimi wiązał się ostatni przetarg. 30 listopada w tczewskim ratuszu ogłoszono przetarg na sprzedaż pierwszych 2 działek na terenie Nowego Centrum Tczewa. To obszar po dawnej jednostce wojskowej, który będzie przecinała zupełnie nowa ulica Tczewskich Saperów. Po wschodniej stronie tego terenu, w sąsiedztwie osiedla Kolejarz, powstaną budynki mieszkalne. W ostatnią środę poznaliśmy nazwę firmy, która wygrała przetarg na działkę o powierzchni ponad 1,5 hektara. Mowa o spółce Gamma, która jako jedyna zgłosiła się do licytacji, oferując kwotę 5,5 miliona złotych netto. To jest firma z terenu Tczewa, znana na naszym rynku, która buduje mieszkania, czyli zgodnie z tym, na co zostały przeznaczone ten teren. Druga działka o powierzchni niecałego hektara w środę nie znalazła nabywcy. Życie toczy się dalej, będziemy przygotowywali następne tereny i również te tereny, które nie znalazły nabywców w tym roku. Będziemy ogłaszali następne przetargi w roku przyszłym. Dodajmy, że w listopadzie odbył się przetarg na sprzedaż 2 działek przy ulicy Czerwonego Kapturka na terenie osiedla Bajkowe Piotrowo. Tam mieliśmy również 2 działki przeznaczone tym razem pod budownictwo usługowe. To jest sąsiedztwo położonego przy ulicy Czerwonego Kapturka obiektu handlowego Biedronka. Jedna z 2 działek znalazła nabywcę. To firma Didolis, która kupiła ją za nieco ponad 1 milion złotych. Druga działka wciąż czeka na nabywcę.